Urząd Pracy będziemy mieć pod nosem. W tym budynku przy ulicy Jana III Sobieskiego będą przyjmowani petenci i to praktycznie od zaraz. Rozpoczynamy pracę w nowym obiekcie od poniedziałku, to jest od 4 czerwca. Godziny pracy nasze pozostają bez zmian. Również telefony, które dotychczas funkcjonowały w starym urzędzie, zostały z tymi samymi numerami przeniesione do nowej siedziby. Pracownicy biurowi zostali postawieni na nogi. Przez ostatni tydzień każdy miał ręce pełne pracy. Korytarze mimo braku interesantów pustkami nie świeciły. Urzędnicy chodzili w tą i z powrotem, starając się dopiąć wszystko na ostatni guzik. Musimy poukładać wszystkie dokumenty, poustawiać biurka, kwiaty poustawiać, żeby było pięknie w urzędzie, żeby wszyscy klienci byli zadowoleni, jak przyjdą do nas w poniedziałek na otwarcie. 80% parteru i trochę trzeciego piętra, w sumie 1000 metrów kwadratowych do dyspozycji urzędników. To o 100 metrów więcej niż w poprzedniej siedzibie. Tu będzie luźniej, bardziej komfortowo i luksusowo. Nowy urząd przypadł do gustu nie tylko dyrektorowi. Podwładni Zdzisława Szramowskiego pracują w pocie czoła, ale z optymizmem patrząc w przyszłość. Niewątpliwym plusem to jest to, że jesteśmy w centrum. Teraz nasi klienci będą mogli przychodzić bezpieczniej do nas, szybko, nie ma przejazdu, więc trafić do nas będzie bez problemu. No, minusem chyba dla klubu pracy typowo i dla Centrum Integracji Zawodowej to jest to, że jesteśmy na trzecim piętrze i jeśli winda będzie zablokowana lub nie będzie działać lub ktoś ma problem, no to będzie musiał niestety do nas się pofatygować na trzecie piętro. Przy ulicy Mickiewicza stoi teraz pustostan. Dalsze losy związane z zagospodarowaniem budynku na razie są pod znakiem zapytania. Obiekt starostwa powiatowego ma pójść pod młotek. To znaczy to, co jest mi wiadomo, budynek ten będzie podlegał sprzedaży w wyniku przetargu. Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadal będą po sąsiedzku. Instytucje są gotowe przyjmować petentów, a starostwo odlicza dni do przeprowadzki, która ma nastąpić do końca września. Wszyscy będą jak jedna wielka rodzina, a mieszkańcy jak sąsiedzi. W końcu pracownicy tychże instytucji będą na wyciągnięcie ręki.